Szczęść Boże, coś Wam powiem. Prawo talionu, czyli znane nam oko za oko, nie było prawem odwetu wymierzającego większą szkodę niż się jej doznało. Można było uczynić tylko tyle, ile samemu się straciło. Wszystko co wyżej uznawano za niesprawiedliwość. Jezus mówi dzisiaj zupełnie coś innego. Kto cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. To nie chodzi o ponowną szkodę, ale raczej o nazwanie krzywdy, o odważne stanięcie przeciwko swojemu oprawcy i zapytanie go, czy uważa, że słusznie postępuje. Tak uczynił Jezus, kiedy był przesłuchiwany, a żołnierz uderzył go w twarz. Zapytał wtedy, dlaczego mnie bijesz? Jeśli coś źle powiedziałem, wykaż mój błąd. On swoim zachowaniem i nauczaniem wskazuje, że przebaczenie jest jedynym możliwym rozwiązaniem. A właściwie zło miłością należy zwalczać. To, co mówił święty Paweł, zło dobrem zwyciężaj, na których to słów trzymał się błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko w całym swoim duszpasterskim życiu wśród ludzi pracy. Bo praca nad sobą jest naszym największym wyzwaniem. Zawodu można się nauczyć, jednak życie na każdym kroku nas zaskakuje, bo nigdy dana chwila jeszcze nie nastąpiła. Wyobraź sobie, że znajomy zaczyna wytykać ci błędy. Wiesz, że nie ma racji. Postanawiasz nie być mu dłużnym i wyciągasz jego winy. Zaczynacie się kłócić. Tak właśnie nakręca się spirala zła w świecie, w którym rządzi zasada oko za oko, ząb za ząb. Zło w świecie bierze się przede wszystkim z egoizmu. Dlatego Jezus mówi, prosi cię ktoś o suknię? Oddaj mu jej płaszcz. Według tego nauczania Jezusa święty Ignacy Loyola proponuje, żeby czynić inaczej niż nam podpowiadają takie negatywne myśli. Nie chcę mi się modlić, to się właśnie pomodlę. Nie chcę mi się z Panem gadać, to właśnie zamienię z Nim kilka słów. Jest to szokująca zasada polityki Jezusa. Jego recepta na lepszy świat, na lepsze ustroje polityczne i społeczne, czyli miłość do nieprzyjaciół. Nie opierajcie się złu. Jak mamy to rozumieć? Mam się poddawać, być popychadłem, na wszystko się zgadzać, zwłaszcza na to, co uwłacza mojej godności? Nie. Grzechowi, złu, pokusie mamy się przeciwstawiać. Jezusowy sposób zwalczania zła jest zupełnie inny. Określa go właśnie paradoksalne powiedzenie nie przeciwstawiaj się złu. Nie odpowiadaj gwałtem na gwałt, przemocą na przemoc. Jezus nie bronił swego świętego prawa do życia, ale dał się ukrzyżować. Mało kogo na to stać. Ale posunięcie się do tego stopnia z miłością do nieprzyjaciół to gwarantowany bilet do nieba. Zacznijmy od tego, co wszyscy wiemy. Bóg jest miłością i samym dobrem. I z tych wartości płynie siła i moc. Bóg walczy ze siłą zła, siłą dobra. Zło nigdy nie budowało, ale zawsze będzie niszczyć. To, w jaki sposób my walczymy ze wszelkimi formami zła, jest budowaniem naszego otoczenia. My mamy moc wzbudzać miłość albo nienawiść. Albo jesteśmy z Panem i rozdajemy dobro i miłość, albo rozsiewamy zło. Każde pokonanie własnej słabości, zareagowanie dobrem na zło jest triumfem Boga w naszym życiu. A im więcej takich zwycięstw, tym szybciej zapanuje Królestwo Boże. Wczoraj słyszeliśmy, że ono jest już blisko. Dołóżmy więc jedną cegiełkę do tego Bożego dzieła, które jest dobrą budowlą. Musimy brać się do pracy, by zło dobrem zwyciężać. Z Panem Bogiem.